Siemaneczko, dzisiaj odcinek będzie o niepłaceniu VAT-u w terminie. No to chciałem Wam opowiedzieć taką historyjkę, którą ostatnio miałem, która mi się przydarzyła. A mianowicie nie zapłaciłem w terminie należnego podatku VAT. Więc pomyślicie, głupi, powinien płacić, a nie teraz się żali. Ja oczywiście nie żalę się, opowiadam, żebyście wiedzieli. Może ktoś nie wie, jak wygląda taka procedura i jak to się wszystko odbywa. No bo to są takie uroki bycia ciemiężnikiem w jednoosobowej działalności gospodarczej w naszych pięknych realiach polskich. No więc sytuacja wygląda tak. Termin płatności VAT-u zwykle przypada na koniec miesiąca, jeżeli się rozliczasz miesięcznie. No i jeżeli nie zapłacisz w wyznaczonym tym terminie, który jest tam gdzieś określony w jakiejś ustawie pewnie, dostajesz już list wygenerowany automatycznie. W tej chwili Urząd Skarbowy bardzo sprawnie działa. Wszystko u nich się odbywa w sposób elektroniczny. Może i w ogóle z wykluczeniem działania ludzi, nie wiem jak to odbywa się, ale jak dostaję przesyłkę z Urzędu Skarbowego pod tytułem monit, wezwanie i tak dalej, jest to wysyłane jako e-polecony. Czyli chyba drukowane jest to w ogóle na poczcie i wysyłane z Poczty Polskiej na podstawie jakichś tam dokumentów z urzędu chociażby. W każdym razie, dostajecie pierwszy od razu list z automatu, który kosztuje tam 16 zł. Jest to upomnienie. W tym upomnieniu, to jest list oczywiście za potwierdzeniem odbioru, dostajecie termin 7 dni na zapłatę. Czyli macie te 7 dni, no i musicie przywieźć kasę. No jak kasy nie przywieziecie, co się stanie dalej? No dalej sytuacja wygląda tak, no bo może się zdarzyć, że nie masz tych pieniędzy, nie? No chyba, że masz na kopce poodkładane, no to wtedy pieniądze masz i płacisz tak jak należy, wtedy kiedy są terminy. Ja tych pieniędzy nie miałem, czekałem również na jakieś przelewy za jakieś tam roboty, które zrobiłem. No i sytuacja wyglądała tak, że dokładnie minęły 3 tygodnie od terminu zapłaty. No i ja się spodziewałem właściwie przelewu bardzo już, to był taki termin, że miałem dostać te pieniądze, z kimś tam rozmawiałem, że mi kasę wysłali. No i tak było, że mi te pieniądze wysłali, natomiast tego dnia, co już wykonałem telefon o kasę, dostałem zajęcie komornicze na 2 rachunkach bankowych. No i była kwota do zapłaty generalnie 1800 zł tego podatku VAT należnego. Oczywiście w urzędzie nikt się tym nie przejmuje, że ty nie masz, czy ty masz w ogóle, czy ci zapłacili, czy ty już zrobiłeś jakąś robotę, czy się rozliczyłeś, czy nie. Każdy cię traktuje jako tylko dojną krowę i jesteś tylko do wyssania, ile się tylko da z siebie. No i sytuacja wyglądała tak, że z kwoty 1800 zł, którą byłem należny, zapłaciłem jakieś tam należne odsetki, należne koszty postępowania egzekucyjnego, koszty listów. No i mnie ta impreza kosztowała dodatkowo 400 bodajże 50 niecałe złotych, które oczywiście zostało natychmiast, jak tylko weszły mi pieniądze na konto, pobrane z mojego rachunku i przekazane do Urzędu Skarbowego. Był zajęty rachunek VAT-owski, był zajęty rachunek firmowy i było zajęte jeszcze konto prywatne. Wszystko zostało pobrane z rachunków, jak tylko się na nich pojawiły pieniądze. No i myślicie, że to jest koniec? To nie jest koniec. Koniec jest taki, że po weekendzie majowym dostałem jednocześnie 4 awiza na listy polecone. Mówię, co to jest, żebym 4 od razu polecone jakieś miał do odbioru na poczcie? Co się okazało? Po weekendzie majowym dostałem dopiero właśnie e-polecone z Urzędu Skarbowego. 2 w postaci zajęcia rachunków, w tym rachunku tego do VAT-u. I oczywiście jednocześnie dostałem 2 listy uchylające zajęcie komornicze na rachunkach, które
były zajęte na poczet tego zobowiązania. Więc powiem Wam tak. Państwo polskie, państwo w ogóle jest państwem opresyjnym wobec obywatela, wobec przedsiębiorcy. Nie dość, że jesteś traktowany jako złodziej, to bezwzględnie jest z ciebie egzekwowana należność, jaką się tylko da zrobić. Nieważne, czy ty masz tą kasę, czy ci się dobrze wiedzie, czy ci się źle wiedzie, czy ci się pogorszyło, czy ci się polepszyło. Jesteś po prostu traktowany jako tylko darczyńca pieniędzy, które ty de facto wypracujesz jako męczennik, jak ci się uda, to coś zarobisz. Natomiast, którzy prowadzą działalność w sposób nietransparentny i powiedzmy nielegalny, uchylając się przez różne sztuczki od płacenia podatków i należnych składek, oni sobie żyją dobrze, a ty, uczciwie pracujący, transparentnie, legalnie, jesteś dojechany i po prostu zamęczony. Także przestrzegam wszystkich, którym nie idzie, którym teraz jest gorzej, ciężej. Starajcie się po prostu, nie wiem, nie jeść, nie płacić za prąd, za gaz, za mieszkanie. Zapłaćcie VAT, bo jak nie zapłacicie, to z takich gówno pieniędzy 1800 zł nagle się zrobi prawie 500 zł bonusowej opłaty, którą prędzej czy później i tak będziecie musieli zapłacić. Bo jeżeli nawet byś nie zapłacił, nie ściągnęliby tego z konta, pewnie postępowanie dalej by trwało, znaczy na pewno by trwało, tylko byłoby drążone. Nie wiem, czy masz majątek jakiś ruchomy, czy masz nieruchomy. Na pewno w jakiś sposób byś te pieniądze prędzej czy później oddał. Więc, o, widać jak się panu ładnie spieszy. Dobrze ten pan pojechał. Bardzo ładnie, bardzo dobrze. Więc tak tylko w ramach takiego odcinka, takiej ciekawostki, żebyście wiedzieli jak dobrze teraz jest, to Wam mówię jak dobrze jest. No. Wnioski można wyciągnąć samemu. Także dzięki za obejrzenie i do usłyszenia.